ponieważ wiemy, że pani świętowała sukces Igi Świątek wraz z Kingą Rusin. Jak się panie bawiły? Fantastycznie, to były niezwykłe mecze. Oglądaliśmy razem z moim partnerem mecze Sabalenki i Muchowej. Jak napisała czeska prasa, Muchowa wdeptała Sabalenkową. Oglądaliśmy cudowny mecz Igi z brazylijską tenisistką, Biją. Publiczność krzyczała Bija, Iga, bo było bardzo dużo Brazylijczyków. No i ostatni mecz, ten najważniejszy, finałowy Igi z Karoliną. To było niezwykłe przeżycie, naprawdę, i Iga po raz kolejny została królową Paryża i niech tak zostanie. A jak w ogóle radzi sobie pani Kinga Rucin? Co u niej słychać? Tęskni za telewizją? Musi pani zadzwonić. Ale tęskni za telewizją? Proszę do niej zadzwonić. Dziękuję. Ja poproszę numer. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia.